Szczęść Boże, coś wam powiem. Połączenie uzdrowienia niemowy i opętanego oraz prośba o robotników na żniwo wydaje się być niemożliwe do zrealizowania. A jednak udaje się to zrobić. Bo potrzeba dzisiaj zdrowej, dobrej mowy, która ma wychodzić z naszych ust, żeby ona mogła inspirować ludzi do czynienia dobra. Krótko mówiąc, nie możemy milczeć tam, gdzie trzeba dać świadectwo wiary, a także gdzie trzeba kogoś napomnieć. Jezus pragnie czynić dobro wszędzie, bez czynienia różnic. Nie przeszkadza mu, że niektórzy się sprzeciwiają, krytykują go. Jak słyszeliśmy dzisiaj, oskarża się Jezusa o współpracę z diabłem, a on bez patrzenia na to dalej pragnie ocalić nasze dusze. W jego podejściu jest taka nieskończona nadzieja na skuteczne działanie w ludziach tych jego słów i jego łaski. Dla Jezusa świat jest wielkim terenem, gdzie można pracować dla nieba, dla świętości. Ale do tego potrzeba wielu ludzi. Stąd w Jezusie jest taka troska o każdego. On leczył wszystkie słabości i choroby, jak słyszymy w Ewangelii. Leczenie to jest terapia. A terapia to dbanie i naprawianie człowieka. Słaby i chory nie jest zostawiany na bok, ale zostaje objęty opieką. I dzisiaj być chrześcijaninem nie znaczy tylko głosić Ewangelii, ale to znaczy również być terapeutą, tak by każdy chory i osłabiony poczuł się zadbany, a może nawet uleczony. Tak wielu z nas w pogoni za wartościami materialnymi tego świata zatraca sens swojego życia. Chorujemy na to, by pokazać się i być ważnym. Ale przywiązanie do dóbr tego świata można wyeliminować. Wszystkie bogactwa nie mają być w centrum, ale mają być środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest jedność z Bogiem. Tak prawdę mówiąc, to gdy się słucha i czyta o tych wszystkich uzdrowieniach, to człowiek coraz bardziej się przekonuje, że tylko w rękach Boga odczuwamy miłość, dobro, akceptację i przyjaźń. Prawie jakbyśmy już byli w raju. Ta Jezusowa obecność w mojej codzienności chroni mnie przed mocami złego. Jezus chce obejść naszą historię życia, całą, bez wyjątku. Chce dotknąć miejsc trudnych i zranionych, by je uleczyć i zapewnić o swojej mocy. Codzienność przeżywana blisko Pana jest kluczem życia pięknego. A oprócz Boga w życiu potrzebujemy innych ludzi. Bo czasem jesteśmy zbyt słabi, albo brakuje nam odwagi lub wsparcia i otuchy. Z drugim człowiekiem łatwiej przeżywać trudne doświadczenia. Potrzeba jest ludzi dobrych, którzy będą żniwiarzami i pasterzami. W świecie między ludźmi wciąż brakuje miłosierdzia i dobroci. A my, próbując spełnić wymagania, jakie stawia przed nami Bóg, nie pomijajmy tego, co w naszej misji jest istotne, naszego człowieczeństwa.